Dzień dobry Państwu. Już dzisiaj wieczorem zaczyna się 11. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Muzyka u Józefa Ignacego Sznabla w Nowogrodzcu. Jesteśmy przed wejściem do nowo wyremontowanej, właściwie nowo otwartej sali koncertowej, stworzonej również z myślą i z przeznaczeniem dla tego festiwalu. Ja tutaj jeszcze nie byłem, jestem po raz pierwszy. Myślę, że większość z Państwa też nie, chociaż co prawda mieliśmy otwarcie oficjalne sali jakiś miesiąc temu. Natomiast myślę, że czas najwyższy zapoznać się z tym wnętrzem. Zapraszam Państwa do środka. Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w naszych skromnych progach w Centrum Kultury i Sztuki Muza w Nowogrodzcu. Pani dyrektor, no cieszę się niezmiernie, że możemy tutaj w tym wnętrzu, w tym wydaje mi się bardzo ciekawym wnętrzu, zacząć 11. edycję naszego festiwalu. Proszę nam powiedzieć, jak, w jakich okolicznościach przystępowaliśmy do tego, żeby zaadaptować ten budynek i czy była to trudna praca i czy szło bez problemów? Początki bywają zawsze trudne, ale pojawiła się inicjatywa. Pan burmistrz Robert Trelich zainicjował pomysł, żeby z starego obiektu zrobić nowy obiekt, dać mu drugie życie. Wpadł na pomysł stworzenia tu sali wielofunkcyjnej, która będzie miejscem, gdzie mieszkańcy będą mogli rozwijać się artystycznie, gdzie będą mogli spędzać swój wolny czas w miłym towarzystwie. I tak się zrodził pomysł. Od pomysłu do realizacji była w sumie krótka droga. Udało się przekonać radnych. Radni podjęli taką uchwałę i nastąpiło wyłonienie wykonawcy. Gmina podpisała umowę na rewitalizację tego obiektu, która polegała na odnowieniu budynku, czyli te budowlane inwestycje, ale również wyposażenia tego obiektu do pasowania elektroakustyki oraz pięknego otoczenia, aby mogły się tu odbywać imprezy również w plenerze. Co pierwotnie znajdowało się w tym budynku? W tym budynku mieścił się kiedyś, to był kościół ewangelicki, natomiast w wyniku II wojny światowej uległ zniszczeniom i praktycznie nie działo się w tym obiekcie nic. Przyszedł taki moment, gdzie gmina zaczęła inwestować w sport. Tutaj była sala gimnastyczna, o ile sobie przypominam, tak? Tak, sala gimnastyczna. Na czas remontu, wybudowania nowej hali pięknej, sportowej, dzieci wróciły już do pięknego miejsca, natomiast został budynek opuszczony, trochę zdewastowany. No i właśnie stąd ten pomysł na wykorzystanie tej przestrzeni. No rzeczywiście wydaje się, że sala koncertowa czy sala wielofunkcyjna na różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne to chyba przeznaczenie dużo bliżej, na pewno korespondujące z pierwotnym przeznaczeniem, jakim była świątynia, prawda, niż byłaby to sala gimnastyczna. Myślę, że tak. Naprawdę mamy wspaniałą akustykę. Co prawda jesteśmy już po kilku koncertach z użyciem sprzętu elektronicznego, natomiast podczas tego festiwalu zobaczymy, jak sala sprawdzi się w koncertach tak zwanych unplugged. W związku z tym mam nadzieję, że się sprawdzi i to będzie nasz kolejny sukces i dzięki temu będziemy mogli mieszkańcom proponować szeroki wachlarz wydarzeń. No tak, te koncerty unplugged, czyli tak zwane akustyczne, właściwie będą stanowiły większość naszego programu, naszego festiwalu. Więc myślę, że czas już wejść po prostu do samej sali i zobaczyć, cóż takiego kryje się w tych pięknych podwojach. Szanowni Państwo, znajdujemy się właśnie we wnętrzu Centrum Kultury Muza, nowo oddanego obiektu, o którym przed chwilą wspominała nam pani dyrektor Eliza Szwed. Jest tutaj z nami również dyrektor artystyczny festiwalu Aleksandra Pijarowska. I proszę pozwolić, że na początek może zapytam dyrektora artystycznego, czy... Po pierwsze chciałbym wrócić do tego zdania, które pojawiło się bodaj w zeszłorocznym słowie wstępnym twoim do
w książeczce festiwalowej, gdzie wspomniałaś, że festiwal staje się powoli nastolatkiem i zwiększa optykę. Bardzo mi się spodobało to sformułowanie. No i chciałem zapytać, czy rzeczywiście udaje nam się to zwiększanie optyki? Dzień dobry Państwu. Wydaje mi się, że udaje nam się to zwiększanie optyki. Tak jak wspomniałeś, znajdujemy się w nowym miejscu, które też daje nam inne możliwości, daje nam nowe perspektywy. W zeszłym roku mieliśmy 7 wydarzeń festiwalowych. Dzięki temu, że przeszliśmy do nowej siedziby, możemy mieć ich w tym roku aż 8. Licząc jakby każde wydarzenie osobno, dlatego że gdyby chcieć policzyć tak jakby jednostkowo, tych wydarzeń jest jeszcze więcej, bo mamy przecież znowu propozycję dla dzieci, która będzie powtórzona razy 3, więc gdyby liczyć w ten sposób, to tych propozycji jest aż 10, ale powiedzmy, że jesteśmy skromni, więc skromnie mówiąc jest ich 8. Zaczynamy już właśnie dzisiaj wyjątkowym występem wyjątkowej artystki Karoliny Ajk, która będzie grała na tereminie. O tym jeszcze parę słów później zapewne powiemy, ale właśnie dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że to wnętrze, w którym się znajdujemy, daje nam możliwość zaprezentowania właśnie tego instrumentu i dzięki temu, że został oddany ten imponujący obiekt, możemy zapraszać artystów, którzy no, wcześniej nie mogli do nas przyjechać ze względów też po prostu akustycznych, ze względu możliwości, jakie mieliśmy. Wspaniałe dzięki księdzu dziekanowi, ale nie mogliśmy zrealizować wszystkich naszych planów, które możemy zrealizować teraz. Więc rzeczywiście festiwal stał się nastolatkiem, to zobowiązuje, zmienia się, powiększa się optyka, no i myślę, że tegoroczny program jest tego przykładem, jest tego dowodem. Chciałbym jeszcze wrócić do pani dyrektor Elizy Szwed i zapytać o, ponieważ już mamy okazję obserwować i podziwiać samo wnętrze naszej sali koncertowej. No, ja jako muzyk w pierwszej kolejności widzę to przeznaczenie, chociaż oczywiście oficjalnie jest to sala wielofunkcyjna. Czy byłabyś skłonna może podać kilka takich parametrów technicznych sali, to znaczy jaka jest liczba miejsc na widowni, jakie są przybliżone wymiary sceny, jakie tutaj ewentualnie inne rozwiązania czy systemy zostały zastosowane, aby móc przystosować to wnętrze do działalności kulturalnej. Tak, oczywiście. Pomieszczenie zostało wyposażone w panele akustyczne, dzięki czemu nie mamy pogłosu, co przed remontem mieliśmy badanie, które wykazało 15-sekundowy pogłos, co na pewno uniemożliwiłoby nam zagranie jakiegokolwiek koncertu, a tym bardziej porozumiewanie się. Jeżeli chodzi o ilość miejsc, dysponujemy ilością 221 miejsc siedzących z piękną antresolą, na której również dobrze słychać. Scena ma 70 metrów kwadratowych. Jesteśmy już po miesiącu od otwarcia. Zagrały już tu gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zmieścili się na scenie. To chyba oznacza, że spełnia ona wymogi i mam nadzieję, że niedzielny koncert i orkiestra symfoniczna z Zielonej Góry również zmieści się i my uniesiemy poziom artystyczny tej właśnie muzycznej grupy. No ja jestem przekonany, że poziom artystyczny z pewnością zostanie uniesiony, że scena również uniesie orkiestrę symfoniczną z taką powierzchnią 70 metrów kwadratowych, to bez problemu nawet i tak duże zespoły dadzą się pomieścić. Jeszcze przepraszam, bo tak chciałabym dodać, że gmina również zakupiła instrument. Mamy przepiękny fortepian koncertowy, został zakupiony właśnie z tą myślą, aby przede wszystkim móc organizować koncerty fortepianowe. Było to dla nas wcześniej duże utrudnienie, ponieważ dosyć wysokie koszty transportu, strojenia i no, było to też związane z tym, że koncerty odbywały się po mszy świętej. Trzeba było je przesuwać, więc naprawdę mamy wspaniały obiekt z bardzo dobrymi warunkami technicznymi. Cieszymy się z tego i mamy nadzieję, że naszym melomanom również się spodoba. Chciałbym jeszcze zapytać Ciebie, Olu, o
utrzymanie pewnej koncepcji programowej festiwalu. W poprzednich latach wspominaliśmy, że były takie trzy filary, prawda? To znaczy mieliśmy prezentację jakiegoś ciekawego instrumentu, względnie w nurcie najszerzej rozumianym etno. Mieliśmy również Le Grand Final, prawda, który zamykał festiwal w jakimś utworem napisanym na dużą obsadę. No i pojawia nam się taki dodatkowy wątek właściwie, jakim jest upowszechnianie muzyki, ale myślę, że on nabiera tutaj od 2 lat nabiera już nowego wymiaru. Czy zechciałabyś to rozwinąć? Oczywiście, tak jak wspomniałeś, są już pewne stałe ścieżki, które żeśmy wytyczyli i dalej nimi podążamy. I właśnie dzisiaj będziemy mieli okazję usłyszeć instrument bardzo nietypowy, o którym już wspomniałam, który nie mógłby się pojawić wcześniej, gdyby nie muza, którą teraz mamy do dyspozycji, a więc teremin. Sami Państwo zobaczą, no, instrument niezwykle ciekawy, ponieważ gra się na nim jakby ruszając rękami w powietrzu, nie dotyka się tego instrumentu, tworzy się, tak wygląda to jak czary, rzeczywiście, instrument, który jest podłączony do prądu, to jest instrument elektryczny i na nim będzie grała największa, myślę, sława europejska, właśnie tereministka Karolina Eick, której będzie towarzyszył pianista Christopher Tarnow. I to właśnie dzisiaj, więc jakby kontynuujemy ten nurt instrumentów mało znanych, a w kolejnych dniach z jednej strony, tak jak też powiedziałeś, na sam finał znowu wspaniałe dzieło orkiestrowe, wspaniały zespół Filharmonia Zielonogórska pod batutą maestro Czesława Grabowskiego z młodym, bardzo już utytułowanym trębaczem Jonaszem Dziubą i oprócz kompozycji na trąbkę właśnie orkiestrą usłyszymy no najsłynniejszą chyba symfonię Wolfganga Amadeusa Mozarta, czyli słynną symfonię G-moll, która jest, myślę, rozpoznawana praktycznie przez wszystkich, nie tylko tych melomanów, którzy gdzieś tam uczestniczą w koncertach często i się tą muzyką interesują. A wspomniałeś także o upowszechnianiu muzyki i o tym, że festiwal wychodzi dalej, gdzieś tam głębiej do naszych odbiorców. Tak, kontynuujemy cykl Festiwal Dzieciom. To właśnie, co powiedziałam, będą 3 koncerty dla dzieci w czwartek. Tym razem będzie harfistka swoim partnerem scenicznym, estradowym, który będzie grał na różnego rodzaju przeszkadzajkach, że tak powiem, różnych bębenkach i oni będą tworzyć muzyczne opowieści. Rzeczywiście to będzie opowiadanie, bo oprócz tego, że będą grali, będą śpiewali, to będą po prostu opowiadać historię. Ale także po raz kolejny bardzo się cieszymy, że chór środowiskowy Harmonia włącza się w festiwal, ponieważ no, zeszłoroczna współpraca była przeżyciem i dla chóru, i dla chóru wrocławskiego kameralnego, chóru Politechniki Wrocławskiej, więc stwierdziliśmy, że warto by było kontynuować tę współpracę. I rzeczywiście to się udało i w tym roku fuzja właśnie chórów, fuzja pokoleń, bo z jednej strony chór Politechniki, którego skład no w dużej mierze wchodzą, powiedzmy, studenci czy niedawni absolwenci Politechniki, no i chór środowiskowy Harmonia, który przecież zrzesza tutaj mieszkańców Nowogrodzca, często już troszeczkę starszych, emerytowanych. Więc takie przygotowaliśmy w tym roku dla Państwa niespodzianki, ale o tym powiemy oczywiście więcej przy naszych kolejnych spotkaniach. Szanowni Państwo, sądzę, że więcej już mówić chyba nie trzeba. My serdecznie zapraszamy Państwa na 11. edycję Międzynarodowego Festiwalu Muzyka Józefa Ignacego Sznabla i myślę, że tak chyba powiemy to, możemy to powiedzieć nieskromnie, tak jak w poprzednich latach i w tym roku zanosi się na naprawdę wspaniałe i wielkie przeżycia, które zostaną Państwu w pamięci przez jeszcze długie, długie miesiące, a może i nawet lata. Bardzo liczymy na to. Zapraszamy. Byli ze mną Aleksandra Pijerowska, Eliza Szwed, a ja nazywam się Miłosz Kula. Do zobaczenia Państwu.